Mam wyniki, ale nie powiem jeszcze. Proszę Państwa, dzisiejszego wieczoru nikt nie będzie przegrany. Wszystkie kandydatki otrzymują nagrody, niektóre nawet już otrzymały, z tego co widzę. A jakie to nagrody? Otóż sukienki koktajlowe firmy Desperado London, o których mówiłem na początku, w dowcipny sposób. Stroje firmy... Nie? Nie pamiętam. Nie pamiętasz, no szkoda. Stroje firmy Adrian, kostiumy kąpielowe Mevastyl, zestaw kosmetyków Ziaja, butelkę ekologicznego wina Aronika od firmy Jantoń, ale to nie wszystko. Upominki od salonów sukien ślubnych Najna, czapeczki ze sklepu Britshop w Manufakturze oraz miesięczny karnet do klubu Sportera Fitness, a dodatkowo finałowa szóstka otrzymuje oczywiście te piękne kreacje pani Teresy Kopiac. Ale zdobywczyni tytułu. Ale zdobywczyni tytułów otrzymają oczywiście dużo więcej nagród. No dobra, wystarczy tych nagrodach, co ty myślisz? Tak, myślę, że zaczniemy wyczytywać wyniki. Wystarczy tej niepewności? Tak, wybranka państwa może. Miss Publiczności 2009. Tak, proszę Państwa, Miss Publiczności 2009 została... 25. Agata Biela! A nowa Miss otrzymuje 3 zabiegi kosmetyczne na Wydziale Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego, weekend dla dwojga w jednym z hoteli Focus, kapelusz od firmy Britshop, kwartalny karnet do klubu Sportera Fitness, komplet biżuterii od firmy Najna, karnet na zabiegi kosmetyczne w Instytucie Urody pani Iwony Tomas, okulary przeciwsłoneczne od salonu optycznego Admet oraz karnet do pracowni urody, jak mówiłem, nagród całe mnóstwo. Kolejny tytuł komplementarny to Miss Foto. Którą z kandydatek najbardziej kocha obiektyw? Miss Foto 2009 została... Z numerem 10 Monika Urzędowicz. Najbardziej fotogeniczna kandydatka otrzymuje 3 zabiegi kosmetyczne na Wydziale Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego. Weekend dla dwojga w jednym z hoteli Focus. Kapelusz od firmy Britshop, kwartalny karnet do klubu Sportera Fitness, karnet na zabiegi kosmetyczne w Instytucie Urody pani Iwony Tomas, okulary przeciwsłoneczne od salonu optycznego Admet oraz zestaw kosmetyków od firmy Ziaja i karnet do pracowni urody. Gratulujemy. I wielkie brawa. A następny tytuł powędruje do kandydatki, która zachwyciła jury i nas, myślę też, sposobem poruszania się i harmonią ruchów na scenie. Proszę Państwa, Miss Gracja 2009 zostaje... Jak Państwo myślą? Numer 6, Natalia Szelon. A Miss Gracja w nagrodę otrzymuje 3 zabiegi kosmetyczne na Wydziale Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego, weekend dla dwojga w jednym z hoteli Focus, kapelusz od firmy Britshop, kwartalny karnet do klubu Sportera Fitness, karnet na zabiegi kosmetyczne w Instytucie Urody pani Iwony Tomas, okulary przeciwsłoneczne od salonu optycznego Admet, karnet do pracowni urody oraz zestaw kosmetyków od firmy Ziaja.